Halo, dzień dobry Państwu, wybiła 18. Nazywam się Arkadiusz Wagner i zgodnie z zeszłotygodniową zapowiedzią będę miał przyjemność wygłosić przed Państwem dzisiaj, tutaj, teraz w murach Książnicy Kopernikańskiej wykład, tudzież prelekcję na temat historii komiksu. Zarówno u nas, w sensie w Polsce, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, jak i w Japonii, czyli jak myślę, a i myśleć będzie większość z Państwa zajmujących się komiksem, interesujących się tą dziedziną sztuki i literatury, w tych wszystkich ośrodkach, które można uznać za najważniejsze w historii światowego komiksu. Drodzy Państwo, zaznaczyłem w tytule, że będzie to przysłowiowe prawie wszystko o historii komiksu z prostej przyczyny. Na dzień dzisiejszy można uznać, że komiks jest tak rozległą, tak wielką dziedziną wiedzy, że nie sposób byłoby choćby pokrótce scharakteryzować tego zjawiska w ciągu godziny, półtorej godziny, a nawet tak na dobrą sprawę w ciągu półrocznych zajęć. Dlatego też asekuracyjnie zaznaczam, że będzie to prawie wszystko, choć nie ukrywam, że moją ideą jest, żeby przed Państwem odkryć rozwój komiksu od samego początku, datującego się już na XV wiek naszej ery, aż do ostatnich dni z akcentem położonym na to, co w Stanach Zjednoczonych, w Europie i w Polsce. Ja też przyznam bardziej tonem kolekcjonera niż naukowca, że to wystąpienie ma dla mnie jakiś taki posmak sentymentalny, dlatego że zgodziłem się z dużą przyjemnością na tą prelekcję z tej prostej przyczyny, że jestem nie tylko badaczem problematyki komiksu, ale też jego kolekcjonerem. A moje kolekcjonerstwo datuje się, można powiedzieć, na pierwsze, najmłodsze lata życia, odkąd mając jakieś 4-5 lat moja mama kupiła mi pierwsze numery kultowego, legendarnego magazynu Świat Młodych, od którego to momentu właściwie przez całe lata 80. trwała moja, nie zawaham się powiedzieć, fascynująca przygoda z komiksem, po której do dnia dzisiejszego pozostał mi, myślę, jakiś 1000, może i więcej egzemplarzy Światów Młodych właśnie z tymiż kultowymi komiksami jak Binio Bill, zresztą na coverze dzisiejszego wystąpienia widzicie Państwo kadr z jednego z odcinków Binio Billa i Trojaczków Beneta, nie mówiąc o innych kultowych komiksach jak Kajko i Kokosz czy Jan znikąd powszechnie znanego Grzegorza Rosińskiego. Tak czy inaczej, chciałbym, żebyśmy prześledzili wspólnie pokrótce oczywiście historię komiksu, co w pierwszej kolejności zmusza nas do tego, żebyśmy chociaż w najprostszy sposób to pojęcie, jakim jest komiks, zdefiniowali. I tutaj pozwolę się posłużyć taką bardzo prostą, ale zarazem i niezwykle uniwersalną definicją, którą w jednym ze swoich tekstów zamieścił znawca tej problematyki, Jerzy Szyłak, stwierdzając, i tu cytuję, że komiks to ciąg obrazków relacjonujących jakieś zdarzenie lub sekwencję zdarzeń. Jeszcze raz trzeba podkreślić, że jest to niezwykle prosta, ale zarazem i pojemna definicja, w której mieścić się będą zarówno klasyczne komiksy, będzie jeszcze mowa o takich, jak i wszelkie zjawiska parakomiksowe czy quasi komiksowe, które zarówno w przeszłości, jak i w dniu dzisiejszym równoległym nurtem od tegoż właściwego komiksu się toczą czy płyną. A skoro mowa o quasi czy parakomiksach, to wypadałoby przyjrzeć się temu, co działo się na samym początku owego zjawiska. Otóż w zgodnej opinii badaczy genezy zjawiska, jakim jest komiks, należałoby upatrywać w XV wieku, nawet w pierwszej połowie tego stulecia, w którym na zachodzie Europy pojawiły się tak zwane książki ksylograficzne czy blokowe, których istotą było to, że zarówno ilustracje, jak i towarzyszące im teksty były odbijane z klocków drzeworytniczych. To, co Państwo widzicie po lewej stronie, to stronica z takiego typowego przykładu książki ksylograficznej, a konkretnie z Biblii Pauperum, która często, choć bardzo błędnie jest to określana jako Biblia ubogich. Oczywiście ubodzy w tamtym okresie ani nie myśleli o tym, by takie książki posiadać. Raczej odnosiło się to do pauperes, czyli ubogich, na poły analfabetycznych i niepiśmiennych kleryków.
którzy, no właśnie, poprzez tego rodzaju Biblie obrazkowe mogli zobrazować sobie pewne podstawowe prawdy wiary, mogli sobie zobrazować najważniejsze, najbardziej fundamentalne sceny, wątki z Biblii. Z myślą o nich właśnie tworzono tego rodzaju książki, których absolutnie dominują ilustracje, zazwyczaj po kilka, czasem nawet jedna na stronę, które to ilustracje otoczone są odbijanymi oczywiście z tego samego klocka krótkimi tekstami komentarzy oraz tekstami dialogów, które zawarte były w tak zwanych filakteriach czy banderolach, będącymi oczywiście w taki ostrożny sposób tą tezę wyrażam, protoplastami późniejszych komiksowych dymków. Obok prezentuję Państwu obiekt właściwie równie ważny, a mianowicie fragment Incunabulu, a zatem już książki z drugiej połowy XV wieku, w którym widzimy kilka ilustracji ustawionych w ciągu, zarówno kompozycyjnym, jak i narracyjnym, ponad którymi znajdują się krótkie, trójwersowe objaśnienia. Tego rodzaju rozwiązania, bardzo proste, kompozycyjne, przejrzyste pod względem treściowym, my dziś z perspektywy XX, XXI wieku możemy traktować jako zapowiedź późniejszych, tak silnie rozpowszechnionych form komiksu czy parakomiksu, jakimi są comic strips, o których oczywiście będziemy jeszcze dzisiaj mówić. A zatem XV wiek był stuleciem, w którym na gruncie książki możemy upatrywać początków czy genezy tego zjawiska kulturowego, artystycznego czy też literackiego, jakim jest komiks. Co ciekawe jednak, po XV wieku, gdy zanikła tradycja produkcji książek ksylograficznych, inkunabuły wyparte zostały przez druki XVI, XVII, XVIII wieku, owa parakomiksowa tradycja zupełnie zanikła. No i faktycznie aż do mniej więcej połowy XIX wieku trudno na gruncie książki czy też prasy dopatrywać się czegoś, co można by traktować jako zjawisko porównywalne z komiksy. Dopiero około połowy XIX wieku w Niemczech, a ściślej w środowisku monachijskim, zaczęto wydawać czasopisma, na łamach których pojawiały się charakterystyczne, obrazkowe historyjki o satyrycznym, humorystycznym charakterze, którym towarzyszyły zazwyczaj rzadko więcej wersowe teksty, zazwyczaj będące równie humorystycznymi rymowankami. Tego rodzaju koncepcja pewnych narracyjnych ciągów ilustracyjnych zyskała bardzo dużą popularność. Zrazu na łamach czasopism, takich jak prezentowane tutaj Münchener Bilderbogen, jak i innych wydawanych głównie w środowisku monachijskim. Dodam rzecz niezwykle ważną z perspektywy badaczy komiksu, że jednym z tego rodzaju autorów ilustracji czasopiśmienniczych był Wilhelm Busch, niemiecki artysta, który po nieudanych studiach w Antwerpii bodajże w 1854 roku zdecydował się wrócić do Niemiec, osiadł w Monachium, związał się z tamtejszym środowiskiem rysowników i karykaturzystów współpracujących z prasą, z czasopismami, by w 1865 roku na bazie swoich doświadczeń, między innymi związanych z ilustracjami do Münchener Bilderbogen, opublikować książkę zatytułowaną Max und Moritz. Owa książeczka miała, jak można się domyślać, również charakter humorystyczny, zabawny. To były takie opowiastki o dzieciach, a właściwie o dwóch urwisach, nicponiach dla dzieci. A pod względem edytorskim książka ta oparta była na koncepcji ilustracji o bardzo takim humorystycznym charakterze, ale i karykaturalnej, zabawnej formie, którym to ilustracją naprzemiennie zazwyczaj towarzyszyły krótkie, rymowane teksty.
No i tutaj trzeba podkreślić, że ta charakterystyczna właśnie parakomiksowa czy quasi-komiksowa formuła spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Zyskała ogromną popularność, której owocem było między innymi to, że Max und Moritz w krótkim czasie zaczął być wydawany w najrozmaitszych bodajże 40 językach na całym świecie. Można by się zatem spodziewać, że formuły zapoczątkowane w prasie niemieckiej, zwłaszcza w tym czasopiśmie, którego dwie plansze przed chwilą prezentowałem, jak i sama koncepcja współistnienia ilustracji i tekstu, jaką zapoczątkował Wilhelm Busch w Maxie und Moritzie, no, znajdzie swoich naśladowców. Tak się jednak nie stało. Na gruncie europejskim po latach 60. właściwie byśmy mogli mówić o zamieraniu tej koncepcji, którą prezentował Busch i jemu podobni, co bynajmniej nie znaczy, by pewne założenia, koncepcje, wizje, które znalazły się w Niemczech, zupełnie zamarły. Oto bowiem pod koniec XIX wieku koncepcja zabawnych historyjek obrazkowych, wzbogaconych zazwyczaj bardzo krótkimi, mało obszernymi tekstami, pojawiła się w Stanach Zjednoczonych, na łamach tamtejszych czasopism, tamtejszych magazynów. Trzeba podkreślić, że tego rodzaju historyjki były kierowane do dość konkretnego profilu odbiorców. Chodzi mianowicie o rzesze emigrantów, mało wykształconych, słabo znających język angielski, no, którzy jednocześnie kupowali prasę, chcieli się zabawić jakimiś tego rodzaju historyjkami. No i faktycznie koncepcja, która zapoczątkowana została w Niemczech, została zaadoptowana w magazynach amerykańskich i w krótkim czasie zaowocowała pojawieniem się między innymi cyklu historyjek obrazkowych, których głównym bohaterem był ów prezentowany na planszy Yellow Kid, żółty dzieciak, żółty chłopiec. Owa charakterystyczna rubaszna postać, takiego wesołka, przeżywającego rozmaite, zabawne sytuacje, zyskały, jak się można domyślać, ogromną popularność, co z kolei zaowocowało tym, że w samych Stanach Zjednoczonych w krótkim czasie pojawiło się mnóstwo tego rodzaju historyjek podobnych do Yellow Kida. Jedną z niezwykle charakterystycznych mutacji, czy też modyfikacji takich kilku obrazkowych, dwurzędowych lub więcej rzędowych ciągów ilustracji było to, co widzimy w dolnym narożniku. A mianowicie ciągi zabawnych ilustracji, które zawarte były w jednej linii, w jednym rzędzie z tekstami towarzyszącymi gdzieś obok, albo, co bardzo charakterystyczne, już wkomponowanymi w obręb takich scenek w charakterystycznych chmurkach. W ten sposób właśnie w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i XX wieku narodziła się już tak w sposób ostateczny owa charakterystyczna koncepcja parakomiksu, jakim był i jest do dnia dzisiejszego comic strip. O ile Państwo tutaj w narożniku widzicie coś z około 1900 roku, no to pamiętać trzeba, że do dnia dzisiejszego tym medium, tym bohaterem zarazem, który kultywuje tradycję comic strips z przełomu XIX i XX wieku, jest oczywiście Garfield Jima Davisa, będący takim klasycznym 20-21-wiecznym przykładem tej parakomiksowej formuły. Jak można się domyślać, sukces tego rodzaju historyjek obrazkowych jak Yellow Kid i jemu podobne spowodował, że w Stanach Zjednoczonych w toku kolejnych lat, a zwłaszcza dziesięcioleci XX wieku, komiks jako taki zaczął zyskiwać ogromną popularność. No i faktycznie na lata naste, lata dwudzieste XX wieku przypada pojawianie się kolejnych tytułów komiksowych, które, co będzie odtąd charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych, były publikowane najczęściej w formie niewielkich, dwudziestoparo, góra kilkudziesięciostronicowych zeszytów. Wśród nich pojawiały się m.in. takie, które prezentowały historie awanturnicze, historie, których akcja osadzona jest gdzieś w dżunglach południowej Ameryki czy w Afryce.
1929 roku na łamach jednego z czasopism amerykańskich pojawiła się po raz pierwszy historia autorstwa Edgara Rice Burroughsa zatytułowana Tarzan, opowiadająca właśnie o tym potężnym, białym człowieku, który gdzieś w dżungli zmaga się z przeciwnościami przyrody, ale też przeciwnościami tworzonymi przez chociażby kolonizatorów. Na rok 1931 zaś przypada opublikowanie Tarzana już w pełnowartościowej wersji autonomicznego komiksu, tak jak Państwo widzicie to na owej planszy. W ten sposób rozpoczyna się wielka era właśnie komiksu awanturniczego w Stanach Zjednoczonych. Niemniej na tak zwaną złotą erę amerykańskiego komiksu przyszło Amerykanom i nam wszystkim jeszcze trochę poczekać. Oto bowiem w 1938 roku na łamach wówczas coraz bardziej popularnego czasopisma komiksowego wydawanego przez firmę czy koncern DC, Action Comics, pojawił się pierwszy numer czy też pierwsza historia ze Supermanem. To jest moment absolutnie przełomowy w historii amerykańskiego komiksu, dlatego że od niego rozpoczyna się już w sensie dosłownym ta Golden Age, ta złota era amerykańskiego komiksu, reprezentowana przez takie tytuły jak chociażby Batman, który w postaci samodzielnego komiksu pojawił się rok później w 1940 roku. Proszę Państwa, 40 rok to na gruncie europejskim już czas, w którym mało komu było wesoło i mało kto był skory do oglądania radosnych historyjek. Druga wojna światowa wkrótce dotarła, jak się domyślamy, do Stanów Zjednoczonych, co sprawiło, że wydawcy komiksów niejako wprzęgnęli bohaterów komiksowych w propagandę państwową, propagandę narodową. To też Superman, Captain America, Hangman, Wonder Woman i wszyscy inni superbohaterowie amerykańscy zaczęli wspierać armię amerykańską w walce, czy to z nazistami, Niemcami, jak to woli, czy też z najeźdźcą japońskim. Zresztą okładki trzech spośród bardzo wielu tego rodzaju komiksów ze superheroes, którzy walczą z wrogami Ameryki, Państwu prezentują. Zatem można by się spodziewać, że ów amerykański komiks lat 20., 30., 40. to coś, w czym spotykamy te charakterystyczne amerykańskie popkulturowe ikony Supermana, prawda, Tarzana i wielu innych. Ale nie. Pamiętać musimy, że obok tego rodzaju powszechnie znanych do dziś bohaterów lata 20., 30., 40. to okres, w którym rozpleniał się, świadomie używam tego określenia, rozpleniał się zupełnie inny nurt komiksu, mianowicie komiks gangsterski. Owe charakterystyczne true crime stories czy true crime comics prezentowały najrozmaitsze, drastyczne, brutalne, okrutne, sadystyczne wręcz, w końcu przeerotyzowane historie, których próbkę, uprzedzam na razie dość łagodną, prezentuję Państwu na tych dwóch ilustracjach z okładkami pierwszych z brzegu true crime comics. No, po lewej stronie widzimy scenkę, w której jeden pan dwóch innych panów polewa benzyną, a trzeci pan tychże dwóch panów zaraz puści z dymem, prawda? W sensie spali żywce. Po drugiej stronie widzimy słynny zresztą motyw ponętnej, seksownej pani, która lada moment będzie miała wstrzyknięte w oczy chemikalia. Ta zbliżająca się ku jej oczom strzykawka jest na pierwszym planie, a jej okrzyk "tylko nie oczy", prawda, zapowiada, że w komiksie będzie się działo. Jeśli Państwo myślicie, że to, co prezentuję tutaj, znajduje się jakby na szczycie brutalności amerykańskiego komiksu, uprzedzam, mylicie się, dlatego że co prezentuję tutaj, to kolejna próbka tego, do czego autorzy amerykańskich komiksów około 1950 roku i wcześniej byli zdolni. Po lewej stronie wydawałoby się, no, w intencji autora, zabawna historyjka z człowiekiem spalanym na krześle elektrycznym. U góry z kolei mamy piękną kobietę, której zaraz twarz spalona zostanie ogniem z palnika.
poniżej, no jakby wiadomo, prawda, wyraz twarzy jego mościa mówi wszystko. Po prawej stronie zaś scena, która mi obecnie kojarzy się bardziej z filmem, z jednym z ostatnich filmów Larsa von Triera, a mianowicie scenka komiksowa, w której gangsterzy pozbywają się dwóch innych gangsterów, ciągnąc ich po asfalcie za samochodem. No i znowu kultowa, można by powiedzieć, czy antykultowa scenka wydłubywania tym razem oczu, która to scenka, podkreślmy stanowczo, pojawiała się w amerykańskich komiksach, które kierowane były nie tylko do dorosłych, nie tylko do młodzieży, ale również do dzieci. Amerykańskie społeczeństwo tamtego czasu, to jednak pamiętajmy też, znaczny procent ludności purytańskiej. To zaś musiało sprawić, że nastąpiła równie gwałtowna, równie stanowcza reakcja. Oto bowiem w 1954 roku amerykański psychiatra pochodzenia niemieckiego Frederick Wertheim opublikował książkę zatytułowaną w tłumaczeniu na polski Uwiedzenie niewinności, w której dokonał, dziś przyjmuje się, że dość kontrowersyjnej, dyskusyjnej pod względem metodologicznym, no ale jednak analizy psychiatrycznej tego, jak negatywny skutek dają tego rodzaju komiksy. Jak negatywny wpływ mają one na wyobraźnię, na psychikę młodych, a my byśmy powiedzieli, że nie tylko młodych ludzi. Wstrząs dla amerykańskiego społeczeństwa, jaki wiązał się z opublikowaniem tej książki, sprawił, że bardzo szybko, bo w tym samym 1954 roku, problem brutalizacji i rozerotyzowania amerykańskiego komiksu trafił na forum kongresu. Efektem tego było równie rychłe opublikowanie, czy też ustanowienie czegoś w rodzaju kodu czy kodeksu amerykańskiego komiksu, zresztą ustanowionego przez amerykańskie stowarzyszenie wydawców komiksu. Był to moment naprawdę przełomowy, dlatego że jakby stawiający tamę jednoznaczną, stanowczą, tego rodzaju, jak pokazywałem przed chwilą, brutalnym, okrutnym, sadystycznym i przeniknięty erotyzmem komiksów. No i faktycznie po 1954 roku kończy się owa pierwsza złota era amerykańskiego komiksu. Zamiast dzieł takich, jak widzieliśmy przed chwilą, rynek amerykański zaczął być zdominowany przez komiksy tego rodzaju, prawda? Lekkie, łatwe i przyjemne, ale powiedzielibyśmy też miałkie, wpisujące się doskonale w ów datujący się na lata 50. ruch konformizmu, konsumpcjonizmu amerykańskiego, jakby potęgujący tylko zainteresowanie właśnie mass mediami, kulturą popularną, nabywaniem kolejnych produktów, rozrywkowym życiem i tak dalej, i tak dalej. A zatem można by się spodziewać, że po 1954-55 roku nastąpiły bardzo jałowe lata w historii amerykańskiego komiksu. Tak, ale równolegle bowiem do tego głównego, oficjalnego, akceptowanego przez władze nurtu komiksowego płynął nurt undergroundowy, nurt podziemny, w którym wciąż pojawiały się treści brutalne, treści kontrowersyjne, ciężkie. Mijały lata, czy wręcz dziesięciolecia i w latach 80., dokładnie w 1986 roku, amerykański autor komiksów Art Spiegelman, autor pochodzenia żydowskiego, zresztą o genezie, można powiedzieć, związany z Żydami żyjącymi na terenie Rzeczypospolitej, wydaje swoją książkę komiksową Maus, opowieść ocalałego. Dzieło to w największym skrócie opowiada o losach myszy, będących symbolicznym przedstawieniem Żydów, które prześladowane i eksterminowane są przez koty, jak można się domyślać, będące wcieleniem Hitlera i hitlerowskich siepaczy. Warto tutaj dodać z polskiej perspektywy, choć już bez satysfakcji, że innym nacjom europejskim występującym w tamtym okresie Spiegelman nadał cechy innych zwierząt, wśród których znalazły się też pigs, znalazły się świnie,
czyli Polacy, prawda? Wprawdzie w późniejszych latach Spiegelman tłumaczył się, że jego intencją było przedstawianie świnek jako bardzo sympatycznych stworzeń, które mają pewne precedensy sympatyczne w komiksie amerykańskim. No my jednak z naszej polskiej, europejskiej perspektywy chyba mamy prawo inaczej to postrzegać. Tak czy inaczej, wyzbywając się tych kontrowersji z naszej polskiej perspektywy, faktem pozostaje, że Maus jako komiks poruszający tak niezwykle poważne, drastyczne problemy historyczne, kulturowe, stał się przełomem w dziejach amerykańskiego, ale jak się okazało, nie tylko amerykańskiego komiksu. Oto bowiem, gdy w 1991 roku ukazała się jakby druga część tego dzieła, rok później, w 1992, Maus otrzymał najbardziej zaszczytną, najbardziej prestiżową nagrodę literacką w Stanach Zjednoczonych, a mianowicie nagrodę Pulitzera. Był to moment o tyle przełomowy w swej symbolicznej sferze, że nobilitował komiks jako nie tylko nośnik treści miałkich, głupich, perwersyjnych, brutalnych, ale również i niezwykle poważnych treści historycznych czy kulturowych. Innymi słowy, Pulitzer dla Spiegelmana i jego Mausa stał się momentem, w którym komiks mógł być postrzegany jako medium równoważne, równie wartościowe, co książka par excellence, prawda? Co książka właściwa. No i faktycznie można się spodziewać, że w ślad za sukcesem Spiegelmana poszedł on sam, ale i inni autorzy amerykańskich komiksów, czego dowody Państwu przytaczam. Po lewej stronie mamy jedno z kolejnych dzieł komiksowych samego Spiegelmana w cieniu nieistniejących wież, co oczywiście odnosi się do problemu zamachu na World Trade Center, jednocześnie problemu fundamentalizmu islamskiego, terroryzmu w wymiarze ogólnoświatowym, a za to niezwykle ważne problemy nie tylko dla USA, ale i dla całego świata początków XXI wieku. Z kolei po prawej stronie prezentuję fragment komiksu Joe Sacco, The Underground War in Gaza, oczywiście odnoszący się do problemu konfliktu palestyńsko-żydowskiego w Gazie. A zatem Art Spiegelman, jego Maus, jego następcy, którzy przesądzają o tym, że w wymiarze amerykańskim i ogólnoświatowym komiks zaczyna dostępować zaszczytu bycia pełnowartościowym medium wizualnym i literackim. Proszę Państwa, warto podkreślić, że tego rodzaju poważne problemy polityczne czy historyczne nie były patentem Spiegelmana i autorów amerykańskich komiksów. Gdyby przyjrzeć się realiom europejskim, to znacznie, znacznie wcześniej, bo już na przełomie lat 20. i 30., to okaże się, że we Francji, w momencie, w którym zaczął pojawiać się słynny, kultowy komiks Hergiego, Tintin i jego psiak Milou, to pierwsza część albumowej wersji tego komiksu, opowiadająca o Tintinie, który wybiera się na wyprawę do Rosji sowieckiej, no obfituje w wątki, które nijak byśmy nie kojarzyli z tą rubaszną, wesołą, niewinną postacią, którą widzimy na okładce, a która jako żywo przypominać nam może amerykańskiego Yellow Kida. O ile bowiem Yellow Kid żył samymi prawdziwie radosnymi historyjkami, o tyle Tintin po przybyciu do Rosji sowieckiej około 1930 roku zetknął się z rozmaitymi patologiami tamtego systemu. Zetknął się z problemem głodu na Ukrainie, zetknął się z NKWD, które chciało go zlikwidować, które polowało na niego nawet gdy już wracał do Francji via Niemcy. A zatem okazywało się, że poprzez
komiks na pozór delikatny, na pozór dziecinny czy wręcz infantylny, można było przedstawiać treści niezwykle poważne, obrazujące żywotne problemy współczesnego świata. Warto tutaj dodać, że równolegle z problemem ogromnej popularności, no jednak w dominującym stopniu wesołych przygód Tentena, ów wątek czy problem polityczny co rusz pojawiał się w kolejnych częściach przygód tegoż bohatera. Ja dla Państwa wybrałem okładkę późniejszego albumowego tomu, w którym Tenten przybywa do Tybetu, no i tam styka się, choć w minimalnym wówczas jeszcze stopniu, z problemem eksterminacji Tybetańczyków przez Chińską Republikę Ludową. Dodam tylko, i co do tego są zgodni wszyscy badacze tegoż komiksu, że ów problem Tybetu kontra Chiny był w tym komiksie zaledwie dotknięty, ale to z tego powodu, że Hergé wówczas jeszcze po prostu nie wiedział, co tam naprawdę w owym Tybecie się dzieje. Tak czy inaczej, Tenten jest nie tylko wspaniałym, radosnym komiksem, ale doniosłym i ważnym nie tylko na gruncie europejskim, jako komiks, który niesie za sobą pewne te głębsze treści polityczne czy ideowe. Tak czy inaczej, mówiąc o Tentenie, musimy podkreślić, że Francja, czy szerzej krąg frankofoński, był w okresie międzywojennym i pozostał do dnia dzisiejszego najważniejszym, najbardziej prężnym, najbardziej dynamicznym centrum, waham się z określeniem, produkcji, tworzenia komiksów w Europie. Dowód na to przytaczam na tym zdjęciu, na którym widzicie Państwo witrynę jednej z niezliczonych francuskich księgarni wyspecjalizowanych li tylko w dziełach komiksowych. Już na pierwszy rzut oka widać, że to, co wyróżnia komiks francuski, frankofoński, ale szerzej i europejski, to to, że w odróżnieniu od komiksów amerykańskich w postaci niewielkich zeszytów, typowe, ambitniejsze komiksy europejskie mają format albumów o rozmiarach zbliżonych do A4, bardzo często ze sztywną, lakierowaną, barwną okładką i niejednokrotnie o niezwykłych ambicjach artystycznych w środku tychże dzieł. Pójdźmy dalej. Państwa, równolegle z tym, co działo się w Stanach Zjednoczonych i w Europie, rozwijał się komiks w Japonii. Przed II wojną światową to, co w zakresie komiksu pojawiało się w Japonii, było właściwie takim rozmytym refleksem zjawisk euroamerykańskich. Były to zazwyczaj jakieś krótkie historyjki w prasie, bez większego znaczenia w dziejach komiksu. Przełom natomiast nastąpił w tym zakresie po II wojnie światowej, w czym zresztą odzwierciedlają się szersze przemiany mentalności Japończyków po przegranej wojnie. Ci z Państwa, którzy bliżej, nie wiem, zajmują, znają się designem, ale i technologią, wiedzą doskonale, że Japonia po II wojnie światowej w sposób niezwykły zupełnie otwarła się na wszelkie wpływy kulturowe Zachodu. Zarówno w zakresie technologii, w zakresie samej idei produkcji, jak i w zakresie kultury i sztuki, w tym i sztuki komiksu. Najlepszym, najwybitniejszym, dziś już można powiedzieć kultowym reprezentantem tego nurtu był Osamu Tezuka, lekarz z wykształcenia, który komiksem parał się przynajmniej na początku hobbystycznie, a który w latach 40. już po II wojnie światowej zaczął tworzyć pierwsze ambitniejsze projekty komiksowe. Do najwcześniejszych, ale zarazem najsłynniejszych wśród nich należy ten właśnie komiks po lewej stronie, Nowa Wyspa Skarbów, który, gdyby przyjrzeć mu się nieco dokładniej, to wykazuje jeszcze bardzo silne zależności od formy komiksów europejskich, ale przede wszystkim amerykańskich, tych około disneyowskich, jakbyśmy powiedzieli. Ma to zresztą o tyle potwierdzenie w biografii Tezuki, który przyznawał się przez całe życie, że był pod dużym wpływem tradycji amerykańskiego komiksu. W dorobku Tezuki przytaczam Państwa
jeszcze dwa inne słynne jego projekty, jak Kimba Biały Lew z 1950 roku, który nawiasem mówiąc był czymś w rodzaju protoplasty Simby lwa z wiadomej, powszechnie znanej bajki. No i w końcu Big X z 1960 roku, o tyle ciekawy, że z jednej strony pod względem formalnym, pod względem sposobu ujęcia, odwołujący się do tradycji superheroes amerykańskich, ale co ciekawe, no i z naszej europejskiej perspektywy bardzo kontrowersyjne, w jego żywocie, w jego losach, jego przeżyciach pojawiają się wątki hitlerowskie. No pamiętajmy, że Japończycy mieli jednak zupełnie inny stosunek do hitleryzmu jako niedawni sojusznicy Hitlera, aniżeli Europejczycy czy Amerykanie. Tak czy inaczej, dorobek Osamu Tezuki wywarł ogromny wpływ, przemożny wpływ, trudny do przecenienia wpływ na oblicze japońskiego komiksu, ale i bajek animowanych, słynnych anime, czego przykład i dowód prezentuję na kolejnej planszy. Wszyscy doskonale wiemy, że w toku ewolucji form tezukowych, mam na myśli to, co sam Tezuka tworzył, ale też w miarę ewolucji komiksu post-tezukowskiego, pojawiały się te charakterystyczne wielkie oczy, przestylizowane ciała, tendencja do pewnych irrealnych barw czy charakterystycznych ujęć kompozycyjnych. Tak czy inaczej, dziś komiks japoński, ów komiks pod znaku mangi, jest potęgą kulturową, obfitującą w bieżąco, na bieżąco wydawane zeszyty komiksowe, na łamach których publikują najbardziej utalentowani japońscy i nie tylko autorzy komiksów. Skoro powiedzieliśmy sobie o Stanach Zjednoczonych, parę słów powiedzieliśmy o realiach europejskich i o japońskich, warto byłoby oczywiście przyjrzeć się realiom Polski. Proszę Państwa, wśród badaczy tematu są rozbieżności co do tego, gdzie i kiedy lokować początek polskiego komiksu, a przynajmniej para komiksu. Z mojego punktu widzenia, jeżeli nie pierwszym, to na pewno pierwszym naprawdę ważnym dziełem parakomiksowym jest to, które prezentuję tutaj. 9 lutego 1919 roku na łamach czasopisma satyryczno-politycznego Szczutek pojawił się pierwszy odcinek cyklu parakomiksowego Ogniem i Mieczem, czyli Przygody Szalonego Grzesia autorstwa Kamila Mackiewicza. Jak Państwo widzicie, już na pierwszy rzut oka koncepcja wizualna, kompozycyjna tego dzieła wykazuje zależności od wcześniejszych parakomiksów amerykańskich. Mamy ciąg obrazków, mamy krótkie, rymowane często podpisy pod nimi. Forma ilustracyjna jest bardzo prosta, taka na poły karykaturalna, w czym możemy dopatrywać się też pewnych zależności od owej niemieckiej, buszowskiej tradycji z lat 60. XIX wieku. Tutaj należy podkreślić, że taka koncepcja parakomiksu polskiego w okresie międzywojennym stała się bardzo ważna, bardzo wpływowa i owocująca najrozmaitszymi realizacjami, pomysłami, które ukazywały się przede wszystkim na łamach prasy międzywojennej. I to, co Państwu pokazuję, to takie pierwsze z brzegu przykłady ważnych mediów, na łamach których komiksy czy parakomiksy się ukazywały. Po lewej stronie czasopismo Grześ, pośrodku Wędrowiec czy w końcu Karuzela z bardzo popularnymi w tamtym okresie bohaterami Patem i Patachonem czy Pataszonem, jak kto woli. Jednakże zdecydowanie najważniejszym, dziś już faktycznie legendarnym, kultowym komiksem polskim okresu międzywojennego stał się Koziołek Matołek Kornela Makuszyńskiego z ilustracjami Mariana Walentynowicza. To, co Państwo widzicie, to w ogóle jest skan z współczesnego faksymile tegoż dzieła, które zachowało jednak z grubsza oryginalną kolorystykę, no ale przede wszystkim układ kompozycyjny. Koziołek Matołek to był album parakomiksowy z dwoma rzędami potrójnych ilustracji, poniżej których znajdowały się słynne, chyba każdemu z nas znane, rymowane tekściki. Zarówno pomysł literacki, jak i pomysł ilustracyjny przesądziły o tym, że
Koziołek Matołek i w okresie, w którym był wydany i do dnia dzisiejszego cieszy się ogromnym wzięciem nie tylko zadeklarowanych miłośników komiksu. Proszę Państwa, o realiach polskiego komiksu podczas II wojny światowej trudno byłoby mówić, dlatego pozwalam sobie na szybkie przeskoczenie do czasów krótko powojennych. Otóż ciekawe jest to, że pierwsze magazyny, pierwsze czasopisma, gazety, w których pojawiały się komiksy po II wojnie światowej, w sposób wyraźny kontynuowały tradycję przedwojenną, która to tradycja była wyraźnie zamerykanizowana. Myślę, że jednym z najdoskonalszych dowodów na to zjawisko może być ta okładka Świata Przygód z 1947 roku, w której przy samym tytule w nagłówku mamy a jakże myszkę Myki, natomiast główną część tej planszy zajmuje awanturnicza, kołbojska, westernowa historia z Billem Tornado. Jak można się domyślić, w miarę tego, jak władza komunistyczna ustanawiała swoją potęgę, swój wpływ również na wszelkie media, tego rodzaju komiksy musiały zostać definitywnie, ostatecznie i stanowczo wyrugowane z obiegu społecznego jako, jak można się domyślać, nośniki treści burżuazyjnych, prawda, zgniłych i tak dalej, i tak dalej. Tą retorykę myślę, że każdy z nas z historii mniej czy bardziej zna. Ale pewną ironią losu i paradoksem zarazem jest to, że jeden z komiksów, czy właściwie para komiksów, który miał w czasach stalinowskich zastąpić owe zdegenerowane, klasyczne komiksy amerykańskie, był Wicek i Wacek, czyli przygody dwóch takich robotników, cwaniaczków, którzy tropią spekulantów, którzy śledzą rozmaitych wrogów ludu, ale też, co widzimy zwłaszcza na tym ciągu obrazków u dołu, robią w bambuko Niemców. Zresztą często w bardzo taki niewybredny sposób. Na czym polegała owa ironia losu? Ano na tym, że te historyjki obrazkowe, propagandowe, antyzachodnie miały formę comic stripów, prawda? No, czyli były jakby kwintesencją wczesnego komiksu amerykańskiego. O tym jednak odbiorcy tego rodzaju historyjek funkcjonujący za żelazną kurtyną w kraju, w realiach, w których dostęp do medium amerykańskiego był ekstremalnie ograniczony, po prostu nie wiedzieli. Na szczęście obok tego rodzaju wybitnie propagandowych form parakomiksowych od 1948 roku pojawiał się słynny profesor Filutek na łamach krakowskiego czasopisma Przekrój. Dodajmy jednak, a mówię przecież w murach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, że autor, kreator tego dzieła, Zbigniew Lengren, w początkowych latach działał w Toruniu. On uczył się po prostu w mieście Mikołaja Kopernika. To też i my tutaj w Toruniu profesora Filutka i autora, tudzież ojca tej postaci możemy traktować jako po części naszego. Tak czy inaczej, te wesołe historyjki, o których ktoś kiedyś ciekawie i mądrze napisał, że nigdy nikomu nie wyrządziły krzywdy, nigdy nikogo nie obraziły, a tylko rozbawiały, stały się takim ważnym elementem kultury popularnej, ale i kultury parakomiksowej w Polsce w latach, późnych latach 40. i kolejnych dziesięcioleciach. Na szczęście wraz ze śmiercią wielkiego nauczyciela narodów, prawda, Józefa Dżukaczaszwili Stalina, nastała odwilż, która objęła również świat komiksu. No i faktycznie z pierwszymi przejawami odwilży na tym polu mamy do czynienia u schyłku lat 50. XX wieku, gdy najpierw na łamach prasy lokalnej, na zasadzie takiego stopniowego przesączania się nowych zjawisk przez beton stalinizmu, pojawiły się pierwsze komiksy jak Kajtek i Koko Janusza Christy, który odtąd stawał się jedną z najważniejszych postaci polskiego powojennego komiksu w ogóle.
Jakkolwiek około 1960 roku, w pierwszych latach siódmej dekady XX wieku, były to zaledwie pojedyncze zjawiska, o tyle z eksplozją komiksów mamy do czynienia na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, w którym to okresie pojawił się cykl komiksów różnych serii bazujących na filmach. To, co Państwo widzicie, to oczywiście Kapitan Kloss, dziś już zapomniany serial Podziemny Front, no i w końcu Czterej Pancerni i Pies, tutaj nieco inaczej zatytułowany. Klasyczne przykłady komiksów postfilmowych, które łączy to, że były związane z tematyką drugowojenną, a zatem no, wpisywały się w ideologię komunizmu, a przede wszystkim w działalność propagandową władz tamtego czasu. Dziś jednak chyba zgodzimy się, że zwłaszcza ludzie młodszego czy średniego pokolenia w coraz mniejszym stopniu tego rodzaju komiksy postrzegają w ten sposób. Prawda? One są przede wszystkim już dzisiaj ważnymi zabytkami, ważnymi artefaktami kultury komiksowej w Polsce czasów PRL. Zresztą dodajmy, i jest to zgodne z tym, co piszę Państwu w podpisie, że część z nich były komiksami sensu stricte, a część parakomiksami, jak właśnie Czterej Pancerni i Pies, w których mamy do czynienia z ilustracjami i krótkimi komentarzami tekstowymi, natomiast właściwie nie mamy do czynienia z dialogami zobrazowanymi w dymkach, chmurkach, jak to woli. Wkraczamy w lata 70. Okres ten, na gruncie politycznym, czas władzy Edwarda Gierka, jest niezwykle interesujący w historii polskiego komiksu. Najbardziej zaś interesującym zjawiskiem, przynajmniej w moim subiektywnym odczuciu, jest seria komiksów poświęconych Kapitanowi Żbikowi. Na czym polega fenomenalność tego komiksu, w sensie cyklu komiksów? Ano na tym, że z jednej strony, podobnie jak taki Hans Kloss czy Podziemny Front, były to komiksy uwikłane ideologicznie. Były one wyrazicielami propagandy państwowej, propagandy władzy PRL-owskiej, która poprzez bohatera, jakim był ów Kapitan Żbik, starała się kształtować pozytywny obraz milicji obywatelskiej, w tym wypadku w osobie kapitana, który walczy z wszelkimi nieprawidłowościami, które często zresztą przybywały do Polski z zagranicy. Ale dokonywało się to przecież w sposób, który jako żywo przypomina nam realia komiksu amerykańskiego czy zachodnioeuropejskiego. Wystarczy przyjrzeć się tym dwóm obrazkom, by w pierwszej kolejności zauważyć, że fizjonomia owego kapitana Żbika no raczej nie przypomina fizjonomii typowego kapitana milicji obywatelskiej, a raczej amanta zachodnioeuropejskiego, aktora hollywoodzkiego. Jeżeli ktoś z Państwa ma wątpliwości co do tej hipotezy, no to proszę przyjrzeć się tym dwom kolejnym obrazkom. Po lewej stronie widzimy okładkę jednego z zeszytów poświęconych przygodom kapitana Żbika, a po prawej stronie oczywiście Roger Moore jako agent 007, a dodajmy, że Roger Moore odgrywał tę rolę właśnie w latach 70., w których powstawały kolejne odcinki kapitana Żbika. W moim głębokim przekonaniu podobieństwo między tymi postaciami, między ich klasą, powierzchownością, iście salonową jest zupełnie nieprzypadkowe. Obok tego rodzaju fenomenów polskiego komiksu czasów PRL-owskich warto też wspomnieć o chyba troszeczkę zapomnianym i niedocenianym, a wybitnym komiksie Janosik z ilustracjami Jerzego Skarżyńskiego, których wybitność polega przede wszystkim na bardzo odważnych zestawieniach kolorystycznych. To, co Państwo widzicie tutaj, to przecież takie irrealne, uabstrakcyjnione, sztuczne kolory, a po drugie na bardzo oryginalnych, może nawet awangardowych układach kompozycyjnych, bardzo dynamicznych, bardzo nietypowych, wymagających no, od czytelnika, od widza pewnej uwagi, pewnego otwarcia na niekonwencjonalność. Tak czy inaczej, Janosik to krótkie, epizodyczne, ale ważne zjawisko w historii PRL-owskiego komiksu.
Natomiast medium trudnym do przecenienia, jeżeli chodzi o jego znaczenie w historii rodzimego komiksu, okazał się magazyn opowieści rysunkowej, czyli po prostu magazyn komiksów, choć w tamtym okresie jeszcze nie chciano za bardzo komiksów nazywać po imieniu. Magazyn o tytule Relax, wydawany od 1976 roku i będący czymś w rodzaju forum tego, co najciekawsze, najnowsze w zakresie przede wszystkim komiksu polskiego. To też pojawiały się tam oczywiście historie uwikłane ideologicznie. Pośrodku widzicie Państwo taką wojenną scenę z opowieści o szpiegu rosyjskim działającym w Japonii, no ale mamy też to na tej okładce brązowej z lewej strony w narożniku scenę z kultowego Torgala z rysunkami młodego, czy zgoła młodziutkiego wówczas Grzegorza Rosińskiego, który w miarę kolejnych lat przecież stanie się jedną z kultowych postaci polskiego, a przecież nie tylko polskiego, bo i europejskiego komiksu. Tak czy inaczej, dzięki temu rozchwytywanemu czasopismu Relax, rzesze młodych i nie tylko młodych odbiorców mogły zapoznawać się z tym, co w komiksie polskim, będącym w znacznym stopniu refleksem wpływów zachodnioeuropejskich i amerykańskich, się dzieje. Podkreślam to z niemałą satysfakcją, dlatego że w świetle naszej obecnej wiedzy na temat tego, co w zakresie komiksu tworzono w państwach bloku wschodniego, no było to zjawisko wyjątkowe, prawda? W innych krajach przesączanie się tego ewidentnie zachodniego czy zgoła amerykańskiego medium, jakim jest komiks, było w tamtym okresie nie do pomyślenia. W Polsce, jak Państwo widzicie, a jakże. Lata 80., stan wojenny, związane z nim problemy z zaopatrzeniem, prawda, deficyt wszelkich możliwych towarów, to jedna strona, ale druga strona to zjawisko coraz bardziej rozpowszechniającego się, czy zgoła zapuszczającego coraz głębiej korzenie w polskiej kulturze komiksu, dla którego jednym z najważniejszych mediów był miesięcznik Fantastyka. Na jego łamach pojawiały się komiksy fantastyczne, science fiction, reprezentowane twórczością m.in. Bogusława Polcha, którego rysunek na okładce jednego z numerów tego miesięcznika Państwu prezentuję. Mimo wszelkich problemów właśnie materiałowych, surowcowych tamtego okresu, polscy wydawcy podejmowali się mniej lub bardziej ambitnych przedsięwzięć, jakim było publikowanie albumowych czy zeszytowych komiksów. Próbkę tego zjawiska Państwu prezentuję. Słynna swego czasu seria fantastycznych komiksów według Erisha von Denikena, kultowy oczywiście już wówczas i do dnia dzisiejszego Kajko i Kokosz, czy w końcu nie mniej kultowy Tytus, Romek i Atomek, papcio Chmiela, że pozwolę sobie na to określenie legendarnej postaci naszego komiksu. Proszę Państwa, medium, którego nie sposób byłoby przecenić, jeżeli chodzi o zjawisko rozpowszechniania kultury komiksu, było czasopismo Świat Młodych. To, na którym, jak przyznałem, ja sam wychowałem się, czy ukształtowałem, a na pewno ukształtowałem swoją fascynację komiksem. Mam tutaj ze sobą kilka archiwalnych egzemplarzy Świata Młodych z jednym z najulubieńszych moich komiksów młodości, czyli z Binio Billem. Proszę Państwa, na łamach tego czasopisma wydawanego we wtorki, czwartki i soboty pojawiały się cyklicznie rozmaite komiksy tworzone przez różnych polskich i nie tylko polskich autorów. Spośród całej plejady tychże autorów ja chciałbym na planszach zaprezentować Wam wybrane dwa, trzy komiksy. W pierwszej kolejności dzieło Tadeusza Baranowskiego, Antresolka, Profesorka, Nerwosolka, co do którego trzeba stwierdzić, że było tak ambitne pod względem kompozycyjnym, pod względem kolorystycznym, że dla niejednego młodego odbiorcy chyba wówczas nawet za trudne. Tak czy inaczej, z dzisiejszej perspektywy te charakterystyczne układy smultaniczne, jak widzimy po prawej stronie, czy te wizyjne kompozycje rozdysponowane na większości karty komiksowej, to były wszystko jakby wykładnie oryginalnej twórczości tegoż autora.
Dodajmy jednak, że w latach 80. na łamach świata młodych pojawiały się nie tylko komiksy polskich autorów, ale coraz częściej też autorów zachodnich, przede wszystkim frankofońskich, ale tutaj myślę jakiejś szczególnej reguły nie było. To, co Państwo widzicie, to dwa przykłady, zresztą zeskanowane z egzemplarzy, które wciąż posiadam i którymi jako kolekcjoner się mienię, takich komiksów zachodnioeuropejskich, co zresztą na pierwszy rzut oka idzie poznać nie tyle po stylistyce tych dzieł, bo przecież taki Bogusław Polch posługiwał się bardzo podobno, co po napisach dźwiękonaśladowczych. Zgodzimy się, że żaden polski autor w miejscu, w którym chce ukazać łomot nogi statku kosmicznego, który uderza w grunt, nie napisałby szlak, tak jak widzimy to na tym komiksie, jednoznacznie dowodząc, że nie jest to jednak nasza kreacja. Po prawej stronie z kolei szalenie modny wśród chłopaków temat wyścigów Formuły 1. Jak wskazują nazwiska autorów, też oczywiście komiks nie naszy i jak pozwoliłem sobie napisać poniżej, najpewniej piracki, w tym sensie, że publikacja tego rodzaju komiksów odbywała się na tej prostej zasadzie, że ktoś przywoził z zachodu taki komiks, jego kopiowano i publikowano na łamach świata młodych. Zresztą pamiętajmy, że w ten sposób przecież my, też fani muzyki, zapoznawaliśmy się dzięki chociażby legendarnemu Tomkowi Beksińskiemu z coraz to nowymi płytami zespołów zachodnioeuropejskich. No, kusi mnie strasznie, żeby Państwu pokazać jeszcze jeden komiks, który sytuuje się jakby na styku między tą tradycją komiksu polskiego a zachodnioeuropejskiego, znajdującego miejsce na łamach świata młodych. To Jan czy Jans, Hans, jak kto woli, przybysz znikąd, czyli jedna z kultowych, choć chyba niedostatecznie znanych kreacji Grzegorza Rosińskiego. One też właśnie w świecie młodych się znajdowały. Proszę Państwa, kończy się era komunizmu, następuje transformacja ustrojowa, wkraczamy w lata 90., które z jednej strony otwarły przed polskimi miłośnikami, wydawcami komiksów wcześniej niewyobrażalne możliwości, ale w rzeczywistości też stworzyły wcześniej nieuświadamiane problemy czy zgoła dramaty. Oto bowiem okazało się, że w zupełnie nowych realiach gospodarki kapitalistycznej stare wydawnictwa często nie radziły sobie w konkurencji z tym, co następowało w latach 90. Nowe wydawnictwa zaś, jeżeli chciały przetrwać na rynku, musiały radykalnie zmienić swoją formułę funkcjonowania. To też na tle dotąd dominujących komiksów polskich w ofercie wydawnictw lat 90. już od samego początku absolutnie dominują komiksy zachodnie. Przypomina to zresztą bardzo to zjawisko, które rozgrywało się na polu ilustrowanej książki dla dzieci, w której też w latach 90. obserwujemy jakby odrzucenie tradycji polskiego ilustratorstwa na rzecz bezkrytycznego, bezrefleksyjnego, masowego reprodukowania, publikowania książeczek ilustrowanych i komiksów zachodnioeuropejskich czy amerykańskich. Stąd też właśnie zalew wszelkiego rodzaju kaczorami Donaldami, prawda, myszkami Miki, wszelkimi komiksami koncernów amerykańskich i francuskich czy frankofońskich, wśród których przyznać trzeba, że szlachetnie wybija się, wyróżnia cykl albumów z przygodami Torgala, czego przykład Państwo widzicie. Po lewej stronie okładka jednego z odcinków, po prawej stronie doskonałe pod względem artystycznym, głęboko realistyczne, ekspresyjne rysunki Rosińskiego w jednym z odcinków, w jednym z wnętrz takich znakomitych komiksów. Na szczęście, mimo wszelkich problemów, perturbacji, które dotyczyły świata polskiego komiksu w latach 90., można by powiedzieć, nic nie trwa wiecznie. To też po nasyceniu się rynku komiksami, czy to amerykańskimi, czy zachodnioeuropejskimi,
na przełomie lat 90. i nowego stulecia, tudzież nowego tysiąclecia. Podobnie zresztą jak na gruncie książki ilustrowanej dla dzieci, obserwujemy narastającą potrzebę nowego, nowego tworzonego przez naszych polskich autorów. No i faktycznie, jeżeli decydować się na jakieś sztywne określanie dat, sztywną chronologizację zjawisk w polskim komiksie, to myślę, że można przyjąć, iż rok 2000 jest datą przełomową, w której rozpoczyna się na powrót era rozkwitu polskiego komiksu. W pierwszej kolejności objawiało i objawia się to do dnia dzisiejszego tym, że wznawia się kultowe komiksy wielkich polskich autorów z lat 60., 70., 80., ale z drugiej strony, i co może najważniejsze, pojawia się cała masa, nieobjęta masa nowych komiksów tworzonych przez młodych artystów, artystów młodego pokolenia. Wśród tych autorów daje się też wyodrębnić przeróżne nurty, przeróżne poetyki, stylistyki, koncepcje komiksu, co sprawia, że oblicze polskiego komiksu ostatniego dwudziestolecia wydaje się niezwykle piękne, niezwykle bogate, wizualnie i ideowo atrakcyjne. I na potwierdzenie tego, na zasadzie pewnych symbolicznych ilustracji, przytaczam po lewej stronie komiks takiej kategorii komiksu wizerunkowego, w którym pojawiają się realne postacie no, z mass mediów, prawda, z świata polityki. Po środku komiks Jan Hart, czy właściwie Hardy, żołnierz wyklęty, którego okładka z tą zaciśniętą pięścią, niczym Terminatora, który miażdży gwiazdę sowiecką, no, nie pozostawia wątpliwości, jaka jest treść tegoż dzieła. No i w końcu przesympatyczny, choć może niekoniecznie porządnie się prowadzący Jerzy na tle może mniej sympatycznego towarzystwa. Tak czy inaczej, trzy spośród niezliczonych przykładów znakomitych, oryginalnych, wyjątkowych polskich komiksów, będących mozaiką najprzeróżniejszych postaw, poetyk, wizji artystycznych. Proszę Państwa, tą optymistyczną myślą czy spostrzeżeniem myślę, że można by zakończyć moje wystąpienie. Dodam tylko, że ja sam, a i chyba każdy inny miłośnik polskiego komiksu żyje nadzieją, że ten świetny okres polskiego komiksu będzie trwał nadal i kolejne generacje, kolejne roczniki polskich autorów komiksów będą nam oferować przez cały czas coś nowego, co niezmiennie będzie źródłem nowych wrażeń estetycznych, przeżyć o innym charakterze. Tak czy inaczej, tą nadzieją na dalszy rozkwit polskiego komiksu kończę. Mam nadzieję, że dla tych z Państwa, którzy dotąd o komiksie niewiele wiedzieli, to co powiedziałem i pokazałem było interesującym źródłem informacji. Dla tych zaś, którzy są od dawna rozmiłowani w polskim i nie tylko polskim komiksie, wiele z faktów było ciekawych czy wzbogacających dotychczasowe informacje. Kłaniam się nisko. Do widzenia Państwu.